Rozmowy przy kawie. Krzysztof Bok, dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem jest pani Helena Chatka, wojewoda lubuski. Dzień dobry, witam serdecznie, pani wojewodo. Dzień dobry. Jednocześnie kandydat do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. I trochę od Senatu, pani wojewodo, chciałbym zacząć, a bardziej od zarzutów pani kontrkandydata. Marek Surmacz z Prawa i Sprawiedliwości zwraca się do pani o publiczne odniesienie się z nieskutecznymi, jak mówi, działaniami zmierzającymi do odwołania z zajmowanego stanowiska starosty sulęcińskiego Stanisława Kubiaka. Przypomnijmy naszym widzom, pan starosta 15 lipca bieżącego roku został skazany prawomocnym wyrokiem i nadal pełni swoją funkcję. Marek Surmacz zarzuca pani i prosi o decyzję u prezesa Rady Ministrów, aby tę sytuację jak najszybciej rozwiązać. Ja wczoraj prosiłam rzecznika prasowego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymaliśmy oświadczenie. W którym w oświadczeniu wyjaśnił sytuację, jak ona wygląda. No i mamy czas kampanii. I to jest konsekwencja czasu kampanii. Jeszcze pewnie nie jeden temat będzie wywołany, żeby zaistnieć w mediach. W tym oświadczeniu mój rzecznik podkreślił, że adresatem jest Rada Powiatu Sulęcińskiego. Tak, Rada Powiatu Sulęcińskiego, i wyjaśnił, że mamy wiedzę o tym, że pan starosta podał się do dymisji, a Rada Powiatu Sulęcińskiego po 20 września podejmie decyzję o odwołaniu. Czyli te zarzuty są nie do wojewody, nie do mnie, nawet nie do Urzędu Wojewódzkiego. Ale na koniec pragnęłabym podkreślić, że my niezależnie od wszystkiego, Urząd Wojewódzki od początku starał się wymusić na Radzie Powiatu Sulęcińskiego, żeby szybko podjęła decyzję. No ale działamy w państwie prawa i zgodnie z prawem wszyscy musimy działać, w tym również wojewoda. Pozostawmy ten temat. Pani wojewodo, tak jak w zapowiedzi naszej rozmowy mówiłem, nawałnice, które przeszły nad północną częścią regionu lubuskiego, zrobiły chyba ogromne spustoszenie. Teraz dopiero można liczyć straty. Znaczy, straty już są troszkę policzone. Rzeczywiście nawałnica, która przeszła przez kilka powiatów województwa lubuskiego, konkretnie z północnej części, wywołała duże straty, które odczuły i gminy, szczególnie gmina Witnica, Bogdaniec, a szczególnie gminy z powiatu gorzowskiego, ale też również powiatu sulęcińskiego. Ja sądzę, że być może wichura była tak duża, że momentami miała siłę może małej trąby powietrznej. Mamy też zniszczone dachy w domach mieszkalnych. 6 dachów zostało zniszczonych i hektary lasów, powalonych drzew, nie tylko w lasach, ale wzdłuż dróg. My od początku staraliśmy się pomagać i gminom, i starostom, ponieważ rozmiar tej nawałnicy przerastał możliwości lokalne. W początkowej fazie bardzo intensywnie działali strażacy i ochotnicza straż i straż zawodowa. Oczywiście Centrum Zarządzania Kryzysowego wspierało, jak potrzebne były dodatkowe zasoby. Tutaj pragnę podkreślić ogromne zaangażowanie wójtów i burmistrzów, bo oni dowodzili lokalnie akcją, może nie tyle ratunkową, co akcją związaną z udrożnieniem drugi, uporządkowaniem sytuacji. I ja na zebraniu Wydziału Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Gorzowskiego obiecałam, że jestem do dyspozycji samorządowców, jak pojawią się problemy, i one szybko się pojawiły. Okazało się, że do usuwania drzew, które zostały zwalone bądź złamane, potrzebni są ludzie. Okazało się szybko, że Powiatowy Urząd Pracy nie dysponuje środkami na zatrudnianie pracowników interwencyjnych, a pragnę podkreślić, że na przykład gmina Bogdaniec potrzebuje 3 osób na 1 miesiąc, gmina Kłodowa 10 osób, a gmina miasto Witnica aż 20 osób. Mówimy o takiej liczbie osób, które powinny cały czas pracować nad usuwaniem tych skutków, i dzięki
dobrym kontaktom z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ja dzwoniłam do pana dyrektora. Sądzę, że otrzymamy dodatkowe pieniądze, żeby ci pracownicy interwencyjni pracowali. I to jest rozwiązanie pierwszego dużego problemu. Drugi problem pojawił się, jeżeli chodzi o korzystanie z osadzonych, którzy są w zakładach karnych. 5 osadzonych otrzyma gmina Kłodawa i Witnica będzie korzystała z pracy 20 osadzonych. Także jeżeli chodzi o pomoc, żeby ludzie pracowali, tak przy usuwaniu tych drzew, to mamy tą sprawę prawie załatwioną, a przynajmniej jesteśmy w trakcie działania. Ponadto staramy się pomóc w taki sposób, że udostępniamy sprzęt, piły są potrzebne, udostępniamy folię budowlaną, bo budynki trzeba uszczelnić, dachy szczególnie, czy staramy się ulżyć gminom, jeżeli chodzi o duże koszty, które ponoszą. Znaleźliśmy rozwiązanie pokrycia kosztów paliwa. Także jesteśmy blisko samorządów, ale sytuacja była trudna, niewątpliwie. Ale ważne, że to wszystko już normalizuje się, prawda? Tak, normalizuje się. Samorządy są na etapie porządkowania. Martwi mnie jedna rzecz, ponieważ mamy tak dużo kataklizmów, tak dużo problemów, które wymagają i zainwestowania finansowego, kurczą się zasoby finansowe gmin na reagowanie kryzysowe i ja planuję w przyszłym tygodniu spotkać się z wiceministrem spraw wewnętrznych i porozmawiać, jak można ulżyć gminom, właśnie szukając dodatkowych pieniędzy, chociaż będzie to trudne, bo to jest zadanie własne gminy. To tak samo jak przy odśnieżaniu, prawda? To są też zadania własne gminy i budżet, który jest przeznaczony na przykład na odśnieżanie po ostatniej zimie był 3-krotnie przekraczany. Panie redaktorze, od 2 lat mamy nienormalne warunki funkcjonowania, mówię o samorządach i o mnie jako wojewodzie. Dotykają nas kataklizmy od powodzi ubiegłorocznej, ponad 200 dni alarmowych, po susze, teraz takie lokalne, silne bardzo burze. Po prostu mamy sytuację borykania się z anomaliami atmosferycznymi, musimy być do tego przygotowani, również nie tylko organizacyjnie, bo to dobrze, myślę, że dobrze sobie radzimy z trudnymi sytuacjami, mamy wprawę po prostu, świetne kontakty, ale też to kosztuje i to jest ten nasz problem. A na naturę nie wpłyniemy w żaden sposób. Tylko możemy minimalizować skutki takich trudnych sytuacji, no i będziemy działać. Pani wojewodo, Gorzowski Szpital, tam też można powiedzieć, bo chyba nasza rozmowa nabiera takiego kształtu, że mówimy o rzeczach, które się wydarzyły, były w trudnej sytuacji, ale wszystko powoli wraca do normy. Gorzowski Szpital, przypomnijmy, protesty związkowców, głodujący mieszkaniec Chwalęcic pod szpitalem, który żądał, aby NFZ wypłacił pieniądze szpitalowi za nadwykonania. Pani wojewoda zapraszała do siebie dyrektora NFZ-u, panią marszałek. Sytuacja jest opanowana? Tak, ona była tak napięta, niepotrzebnie napięta, że musiałam zainterweniować i to spotkanie, które zorganizowałam w ubiegłym tygodniu, myślę, że na tyle uporządkowało sytuację, że teraz nie mamy jakichś sygnałów, że pacjenci mogą czuć się zagrożeni. To jest najważniejsza informacja i zawsze tak będę reagowała, jak się okaże, że ludzie nie mogą normalnie trafiać do szpitala i są, powiem brzydko, straszeni. Są sfery, gdzie się uprawia politykę w ochronie zdrowia, uprawianie polityki kosztem straszenia pacjentów, w mojej ocenie jest niemoralne. Tym bardziej, że w szpitalu sytuacja była taka, że rzadko kiedy zdarza się, żeby związki zawodowe tak chwaliły dyrektora, a w tym przypadku tak jest. Gratuluję panu dyrektorowi, że ma takie dobre kontakty ze związkami, chociaż szpital dalej ma problemy. To, że o tych problemach, panie redaktorze, się nie mówi, to one zniknęły. Szpital ma dług, który musi spłacać. Szpital musi liczyć pieniądze systematycznie. Szpital musi się utrzymać na rynku i dbać o to, żeby pacjenci z północnej części województwa nie migrowali na leczenie do Szczecina, tylko zachęceni wysoką jakością zechcieli się tutaj leczyć. Jeżeli zdobędzie pani mandat senatorski, czym chciałaby się pani głównie zająć? Szczególnie ochroną zdrowia, która mi jest szczególnie bliska.
Boleję nad tym, że duże pieniądze, które trafiają do systemu ochrony zdrowia, a ja mówiłam kilka dni temu, że porównując rok 2005 a rok 2011 do naszego województwa prawie dwa razy więcej trafiło pieniędzy, ale nie mam sygnałów, żeby tak radykalnie, diametralnie poprawiła się sytuacja pacjentów, chociaż niewątpliwie widzimy, że pacjenci są leczeni w lepszych warunkach, szpitale dysponują lepszym sprzętem i widać postęp w ochronie zdrowia w naszym województwie. Jest dobrze, ale może być lepiej, panie redaktorze. Ja chciałabym przyczynić się do tego, żeby pacjentom się polepszyło, ale równocześnie interesują mnie inne dziedziny. Bezpieczeństwo, sprawy kobiet. Również myślę, że będą mnie interesowały sprawy samorządowców, bo widać, że jest wiele spraw, które trzeba uporządkować na styku samorząd a rząd. Także jest wiele przestrzeni, w których ja chcę aktywnie funkcjonować, ale myślę, że szczegółowo o programie powiem później. Kampania WRE? Może nie WRE, dlatego że ja muszę jednak pracować jako wojewoda, dużo pracy mam, ale dodatkowo, jak mam trochę wolnego czasu, próbuję tą kampanię robić. Pani wojewodo, kto wygra wybory w Lubuskiem? Nie pytam o Senat, tylko o Sejm. Jak pani zdaniem, nie wiem, czy pokusi się pani o rozłożenie mandatów na poszczególne partie polityczne? Nie chciałabym wróżyć z fusów. Oczywiście prowadzone są różne badania. Ja jestem zawodu socjologiem, więc do jednych badań się podchodzę, powiedzmy, jako do takich, które są obiektywne. Jeżeli są zasady socjologii przestrzegane, to można uznać, że one pokażą przyszły wynik, ale są też wyniki sterowane. Mój konkurent stara się też jakby generować swój przyszły wynik, pokazując tak zwane sondaże. Ja myślę, że trzeba na wyniki badań robionych nie przez socjologów według sztuki badawczej spojrzeć z dużym dystansem, panie redaktorze. Ale ja oczywiście wierzę, że wygra Platforma i wierzę, że wygramy z tak dobrym wynikiem, że będziemy w przyszłości mieli decydujący głos w parlamencie. A w Senacie? Kto do Senatu? Kto wejdzie? Też wierzę, że wygra Platforma. Kandydaci Platformy, wierzę, że wyborcy wybiorą mnie. Będę starała się ich do siebie przekonać swoim programem, swoim doświadczeniem, swoimi kompetencjami. Ja nie jestem człowiekiem, który krzyczy o swoich osiągnięciach. Ja jestem osobą od czarnej pracy. Zajmuję się trudnymi sprawami. Przez całe lata pracuję dla dobra publicznego w naszym województwie. Myślę, że taka osoba, która będzie reprezentowała szczególnie północ naszego województwa w rządzie, a proszę pamiętać, że premier Tusk mnie zaproponował kandydowanie do Senatu, a gdy ja się nie ubiegałam o to, powoduje, że ja mam szansę być skuteczną i chcę być skuteczną, chcę działać dobrze dla północy województwa i chcę rozwiązać dużo problemów, które my tu mamy. Ja jestem w stanie zrobić szczegółowy program, plan działania do końca kadencji, bo tyle mamy spraw do załatwienia. Na koniec króciutkie pytanie, to pani mówi, że pani wygra, ma pani tak wierzy mam w to. Mam taką nadzieję, każdy startujący zawsze tak mówi, ale pani mówiła, do którego z kontrkandydatów najbardziej się pani obawia? Ja się nie obawiam kontrkandydatów, bo nie o to chodzi. Konkurentów mam mocnych. Myślę, że będziemy z sobą dyskutować nieraz w ciągu tej kampanii. I ja jestem gotowa konkurować w różnych przestrzeniach, a wyborcy zdecydują, czy chcą ludzi od zabawy, a bawimy się raczej rzadko, czy chcą ludzi od czarnej pracy, którzy poprawią im byt i w przyszłości będzie lepiej. To państwo zdecydują 9 października. Zachęcam do wyborów, aby oddać swój głos na demokrację. Dziękuję bardzo pani wojewodo za przybycie. Jeżeli mogę prosić, to proszę państwa, żebyście skorzystali ze swego prawa wybierania swoich reprezentantów. Dobra frekwencja to możliwość wyboru reprezentantów, którzy potem w przyszłości zadbają o nasze interesy. Dziękuję bardzo pani wojewodo za przybycie do studia. Helena Chatka, wojewoda lubuski, zarazem kandydat do Senatu, była państwa moim gościem. Dziękuję bardzo pani wojewodo. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bąk, do zobaczenia.